Cześć, witam wszystkich z tej strony Quantum i dzisiaj pora na kolejny odcinek Quantum Rage. I czy dzisiaj będzie to odcinek o EA Games, czy dzisiaj będzie to może odcinek o Ubisoftie? Ostatnio tylko te dwie firmy pojawiają się u mnie w Quantum Rage. No ale przynajmniej dziękuję bardzo serii wydawcy Ubisoft za to, że daliście mi nowy temat do porozmawiania w serii Quantum Rage, bo bardzo lubię tę serię i wyjątkowo lubię opieprzać deweloperów, więc przynajmniej o tyle to jest przyjemne. A porozmawiamy sobie tym razem nie o EA Games, ale znowu o Ubisoftie. Naprawdę mam takie małe wrażenie, że jakbym sobie zliczył, ile razy Ubisoft palnął coś po prostu głupiego, pieprzną taką jakąś głupotę, albo nie wiem, coś takiego bardzo kontrowersyjnego, no to Ubisoft by wygrał na razie z EA Games pod względem różnych bzdur. Okej, na przykład teraz EA Games miało kiepskiego Battlefronta, ale przynajmniej Battlefront wyglądał, Battlefront chodził. No i wcale DICE tam się jakoś nie kryło, że za bardzo to jest taka gra konsolowa, tak, że tam kontentu nie ma. Ale przynajmniej EA Games, powiedzmy, pod względem Battlefronta trzymało dziób na kłódkę. I po prostu społeczność zrobiła, co miała zrobić, opieprzyła ich za Battlefronta, no i tyle. Ale Ubisoft nie potrafi trzymać dzioba na kłódkę, po prostu ich gęby są wszędzie i gadają takie bzdury, które później pokazują różne ciekawe kruczki tego, jak działa ta firma. Mianowicie, chodzi o ostatni The Division. Może zacznijmy od początku. Zacznijmy od tego, że The Division pod względem grafiki, a głównie będziemy tutaj rozmawiać o grafice, bo to jest taki trochę temat z tym związany, ale zaraz wam wytłumaczę dokładnie, o co chodzi. Pod względem grafiki i tego, jak ta gra chodziła, i pod względem jakiejś takiej mechaniki The Division, ta gra przynajmniej mi osobiście całkiem się podobała i wydawało mi się, że mamy w końcu całkiem niezłą grę od Ubisoftu, która w końcu, zaznaczmy, że chodzi ładnie, naprawdę bardzo ładnie. Również w końcu ma jakiś ciekawy gameplay. No i ma coś nowego, tak, w tym świecie gier. Coś takiego świeżego, trochę miks takiego RPGa z nowoczesnym światem, no i tak dalej, i tak dalej. The Division po tym, jak grałem sobie w betę, całkiem mi się spodobało, do tego stopnia, że nadal rozważam kupno tej gry. Nadal, szczerze mówiąc, nawet po tej kontrowersji, która była niedawno, nadal rozważam kupno The Division. Jednak jedna rzecz, o której teraz musimy wam wspomnieć, żebyście zrozumieli całą sytuację, to, że Ubisoft bardzo lubi pokazywać nam piękne trailery, czyli tak kiedyś było z Watch Dogs, z The Division i z paroma innymi grami, że pokazywali takie super po prostu detale i ta gra po prostu wyglądała cudownie, no rewelacyjnie, tak, że wszystkim szczęka opadała. A później się okazuje, że ta grafika jest mocno downgrade'owana. Żeby być tutaj kompletnie sprawiedliwym, na przykład moja ulubiona gra Wiedźmin 3, oni zrobili to samo. Jednak tam jakoś ludzie CD Projektu się wytłumaczyli, powiedzmy, to było całkiem logicznie. Poza tym moim zdaniem ten downgrade nie był, powiedzmy, na tyle duży, żeby ich strasznie za to jakoś tutaj opieprzać. Nadal gra naprawdę wygląda bardzo pięknie, jeszcze lepiej wygląda na modach. Więc po prostu, że tak powiem, możemy to przepuścić CD Projektowi. I tutaj w pewnym sensie też to przepuszczę Ubisoftowi, jednak po prostu, o Jezu, no bardziej po prostu mnie to tak żenuje, podejście Ubisoftu. Z Grow The Division jest podobna sytuacja. Niby piękny był pokazany trailer, później zrobili downgrade, ale jak grałem w tego The Division, to no nieźle. Co mnie wkurzyło, to to, że ostatnio ktoś, nie pamiętam dokładnie kto, gdzieś ten filmik postaram się znaleźć i wrzucić wam w opisie filmu, żebyście mieli takie potwierdzenie tego, o czym tutaj mówimy. Zresztą wszystkie jakieś strony typu CD Action i inne, powiedzmy, jakieś newsy z różnych innych stron mówiły o tym, że The Division tak naprawdę zostało zdowngradowane, ponieważ po prostu nie chcemy robić tutaj walki nie fair z konsolami. O czym tutaj mówię? Chodzi tutaj o to, że jeden z deweloperów Ubisoftu przyznał, że gra jest specjalnie hamowana pod względem grafiki na PC-tach, dlatego że po prostu nie chcą, aby konsole były tutaj pod tym względem gorsze, tak, żeby one wyglądały gorzej. I to podejście naprawdę wyjątkowo mnie żenuje, bo widziałem kilka fajnych takich wypowiedzi od graczy konsolowych,
że my kupujemy na przykład konsolę dlatego, oczywiście mówimy tutaj o tych, co je mają, że lubimy proste rozwiązania, że my nie przejmujemy się tak bardzo graficznymi opcjami, no i my się po prostu na to decydujemy. Chcemy mieć takie prostsze urządzonko, na którym sobie po prostu odpalamy grę i tyle. Z drugiej strony też parę osób pisało, no dobrze, jestem graczem konsolowym, ale nie rozumiem, dlaczego gracze PC-towi mają cierpieć za to. Ja dokładnie o tym mówię, no dlaczego my mamy cierpieć, dlatego że na przykład konsole nie wyrabiają się z lepszą grafiką. Powiem w ten sposób, jaki jest tak naprawdę problem, aby, nie wiem, zrobić jakieś ustawienia, które będą powiedzmy odpowiadały tam jakiejś jakości konsolowej, tak, a jeżeli chcemy sobie naprawdę dopchnąć tą grę do takiego maksimum, jeżeli mamy maszynkę, która jest w stanie to pociągnąć, no to ustawiamy sobie super detale, super rozdzielczość, no i mamy powiedzmy taką grafikę jak na E3, tak? I zamiast sobie robić taki beznadziejny PR, że my tak naprawdę mamy gdzieś w dupie wersję PC-tową, a po prostu zatrzymujemy wersję PC-tową, bo konsolę, no jest dla mnie kompletnym idiotyzmem. No why? Dlaczego? Po co? I tak dalej, no. Okej, okay, chcecie naprawdę, żeby ta wersja PC-towa wyglądała tak samo jak na konsolach, ale do cholery niektórzy kupują PC-ty dlatego, że chcą mieć lepszą grafikę, chcą mieć te 60 fps-ów, chcą mieć super tekstury, super rozdzielczość, oczywiście w zależności od tego, jaki mamy komputer, no ale ci, co na przykład mają komputery w cenie konsoli, no to wiadomo, będą grali na podobnych detalach, a jeżeli ktoś tak jak ja lubi sobie dołożyć coś ekstra, no to za to coś ekstra dostaniemy również jakiś mały bonusik, lepszą grafikę i tak dalej, lepsze udźwiękowienie, nie wiem, cokolwiek, tak? Głównie tutaj mówimy o tej jakości wizualnej, tak? No bo to jest... No mimo wszystko tutaj ludzie mówią, a grafika się nie liczy. Okej, okay, no z tym... jestem się w stanie z tym zgodzić, okej? Okay? Ale są pewne sytuacje, których nie lubię. Powiem wam tak. Minecraft. Okej, okay, no to jest z dupy trochę może przykład, ale Minecraft. Nie ma tam grafiki. Tamta grafika kiepska jest w pewnym sensie takim stylizatorem tej gry, tak? To jest jakby taki feature tej gry, gdzie ona tak po prostu ma wyglądać, bo tak została skonstruowana. No ale porównując to do jakichś innych tytułów, no to Minecraft po prostu dobrej grafiki nie ma, tak? Same kwadraty i tak dalej, piksele. No po prostu jest to gra, która jest w takim artystycznym stylu zrobiona, tak? Ale no, to jest gra, która ma, porównując do innych gier, kiepską grafikę, tak? Chyba, że gramy na modach, to Minecraft potrafi wyglądać ładnie, no ale ten standardowy Minecraft, tak? Więc tutaj jestem w stanie się zupełnie z tym zgodzić. Zobaczmy sobie jeszcze jakiś inny tytuł na przykład, który tutaj nie ma jakiejś cudownej grafiki. Fallout 4 na przykład. Fallout 4 wygląda całkiem nieźle, ale twórcy nigdy nie mówili, że ta gra ma wyglądać jakoś niesamowicie, że tutaj grafika będzie po prostu nam wysadzać nasze oczodoły. Po prostu powiedzieli szczerze, tak? Ta gra będzie wyglądać ładniej niż poprzednia część, aczkolwiek nie mierzymy w jakąś grafikę, która będzie po prostu wszystkim powodowała opad szczęki. I tutaj deweloperzy byli szczerzy. Wszyscy się spodziewaliśmy tego, że Fallout 4 będzie wyglądał tak jak wygląda. Jest sporo ładniej niż w poprzednich częściach, ale nadal w niektórych miejscach trochę zęby zgrzytają, na przykład od niskich tekstur. I tutaj jest wszystko w porządku. Czego nie uważam za w porządku, to robienie czegoś takiego, co robi Ubisoft. Czyli dajemy jakiś trailer, który ma naprawdę te graficzne ustawienia podkręcone na maksa. No to wszyscy zobaczymy, jak pięknie ta gra wygląda. No w końcu coś posunie te PC-ty do przodu, tak? Będzie na co popatrzeć pod tym artystycznym względem. Bo ja po prostu nawet lubię patrzeć na grafikę pod względem takich drobnych detali, tak? Jak twórcy tworzą jakieś odbicia światła. Nie wiem, jak fajnie wyglądają tekstury na przykład z bliska, jak dużej rozdzielczości są. No dla mnie jest taki pewien element artystyczny, tak? To dla mnie tak jakby może nie daje mi, powiedzmy, nie wiem, jakiejś przewagi, tak, nad przeciwnikiem czy coś w tym stylu. Ja po prostu lubię na to patrzeć i docenić, jak bardzo szczegółowi są twórcy, jak bardzo starają się odwzorować niektóre, nie wiem, jakieś efekty światła, efekty pogodowe, jakieś rzeczy, które widzimy w prawdziwym życiu i tak dalej. Ja po prostu to lubię na to patrzeć, aby docenić dewelopera za to, że po prostu stara się jak najbardziej szczegółowy świat zrobić. Na przykład, nie wiem, GTA 5 ma takie bzdury, typu jak mamy komórkę przy swojej postaci, tak, i na przykład jest ciemno, no to ten ekran od komórki jak się świeci, to też oświetla trochę policzek postaci. No takie bzdury, po prostu detale, ja na to lubię patrzeć.
Więc jeżeli ktoś robi takie oczekiwania jak Ubisoft, że będzie to wyglądało niesamowicie, a później się okazuje, że jest taka bzdura, że te ustawienia graficzne nagle są zmniejszane, bo tak, bo po prostu nie chcemy, żeby konsole były zbytnio do tyłu, no to sorry, no, to tak jest bardzo niefajnie, bym powiedział. Nie lubię, jeżeli ktoś stawia wysokie oczekiwania, a później, no tak, nie możemy tego zrobić, bo jakaś konsola, nie wiem, no nie, dobra, nie okrzaniemy graczy konsolowych, nie o to mi chodzi, tak? Ale kontekst po prostu takiej wypowiedzi był tego dewelopera, że no postanowiliśmy tą wersję PC-tową zdowngrade'ować, bo po prostu nie chcemy, aby konsole wyglądały gorzej. I teraz powiem wam jeden dobry przykład. Gry, która zrobiła to świetnie. I mowa tutaj o GTA 5. GTA 5 jest tak ustawione, że jeżeli mamy ochotę, to możemy ustawić taką grafikę trochę jak konsolową na PS4 czy Xbox One. Nie ma takiego problemu. Możemy sobie dostosować wszystkie ustawienia. A jeżeli chcemy grać na maksa, no mamy takie ustawienia normalne, które ustawiamy sobie wszystko powiedzmy na ultra i GTA 5 nam śmiga. Ale GTA 5 jeszcze nawet dało nam dalsze ustawienia, które jeszcze bardziej polepszają tą grafikę, typu tekstury wysokiej rozdzielczości, gdy latamy, nie wiem, jakaś większy dystans renderowania, większy dystans oświetlenia, jakieś większa gęstość cieni, tego typu rzeczy. I to wszystko możemy sobie włączyć opcjonalnie, jeżeli mamy sprzęt, to możemy sobie to odpalić. GTA 5 potrafi naprawdę wyglądać pięknie, a wcale deweloperzy też nie celowali w jakąś grafikę typu Crysis, a okazuje się, że GTA 5 wygląda naprawdę pięknie, tak? Szczególnie jeżeli sobie ustawimy te dodatkowe różne efekty, jeżeli mamy taką dodatkową moc. Ale nawet GTA w normalnych, takich zwykłych ustawieniach też wygląda pięknie. No nie mogę po prostu tego odebrać tej grze, bo GTA po prostu jest ładne. I też są takie fajne szczególiki, typu, nie wiem, jakieś postacie, które boksują kołami na, powiedzmy, światłach. To mnie, pamiętam, strasznie rozwaliło. Nie wiem, jakieś oświetlenie GTA 5 jest po prostu cudowne. Pięknie się na to patrzy, szczególnie jakieś zachody i wschody słońca. O, jeszcze noc wygląda świetnie, kiedy deszcz pada. O, to jest... No ale właśnie... To wszystko jest, chodzi mi tutaj głównie o, nie o to, żeby ochrzaniać konsolę, bo nie o tym jest ten film. Nie chodzi mi tutaj, żeby ochrzaniać, nie wiem, twórców The Division. No w pewnym sensie o to chodzi, tak? Ale Ubisoft. Jeżeli stawiacie przez trailery wysokie oczekiwania, to potem spodziewajcie się takiej reakcji, no. Ja już chciałem wam przepuścić to, że jednak ten downgrade było widać, nawet bez tego wywiadu, tak? Downgrade było widać, ale The Division wygląda nadal pięknie i tego tej grze nie odbiorę, bo The Division nadal wygląda naprawdę całkiem porządnie. Ale nienawidzę, jeżeli mówicie coś takiego typu, dajecie super oczekiwania od trailera, potem powiedzmy je downgrade'ujecie, to jeszcze jestem w stanie to zrozumieć, ale jeżeli dorzucacie coś takiego, że o, bo jakaś jakaś platforma nas hamuje, no to nie chcemy, żeby oni cierpieli, no. Ktoś, kto kupuje taką słabszą platformę, no to jest na to zdecydowany i doskonale wie o tym, że taka jakość obrazu nie będzie świetna, ale nie... Po prostu nie róbcie bólu dla innych właścicieli, którzy mają trochę tego sprzętu i chcieliby go wykorzystać. Czy naprawdę jest tak ciężko zrobić grę tak jak to robi DICE? No DICE jest po prostu przykładem akurat idealnego dewelopera pod tym względem. Co prawda Battlefront mi się nie podoba, ale jedno co muszę im przyznać, to to, że trailer pokazali i to w alfie, który już po prostu powodował opad szczęki, a potem kiedy gramy sobie w Battlefronta, to tam jeszcze powoduje to jeszcze większy opad szczęki. I ta gra wyglądała tak jak na trailerach. Da się to zrobić? Da się to zrobić. Ubisoft też potrafi to zrobić, jeżeli będzie miał taką ochotę, ale jeżeli oni będą naprawdę kopać coraz większy dół, to po prostu już chyba niedługo dokopią się po prostu do jądra ziemi, to ja nie wiem, no chyba EA Games musi zacząć otwierać swoją paszczę, bo naprawdę mam wrażenie, że Ubisoft się staje gorszy od EA Games. W pewnym sensie. Choć EA Games też ma swoje wady, ale to też wszyscy dobrze o tym wiemy. Więc... Okej. Downgrade jestem w stanie zrozumieć. Wiedźmin to miał. I wiele gier Ubisoftu też to miało na pewno. Jestem w stanie to zrozumieć, ale czego nienawidzę, to jeżeli stawiacie super oczekiwania od grafiki i potem walicie takie teksty.
bo to jest po prostu bez sensu i to jest jak strzał w stopę dla was po prostu, tyle no, w temacie, więc... Ja mam, powiem wam tyle. To nie konsole ograniczają tak naprawdę jakość obrazu na PC-tach, tylko debilizm Ubisoftu. Naprawdę, już od dzisiaj przestaję myśleć, że to konsole ograniczają jakość na PC-tach, tylko to jest debilizm Ubisoftu, który rośnie i rośnie i rośnie i rośnie. Nieskończoność. Od dzisiaj jakiekolwiek downgrade'y nazywamy debilizmem Ubisoftu. Dzięki za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymajcie się, cześć. Pieprzony Ubisoft.